Tragedia na wakacjach. Ratownicy wyłowili z wody ciało mężczyzny. W niedzielę 4 sierpnia wieczorem służby ratunkowe wyłowiły z wody ciało mężczyzny. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonej plaży na Jeziorze Nickim, województwo warmińsko-mazurskie. Ratownicy po raz kolejny wystosowali apel do wszystkich turystów wypoczywających nad wodą. Statystyki są bezwzględne. Tragiczne statystyki utonięć w Polsce. Jak wynika z policyjnych statystyk, w czerwcu 2024 roku w Polsce utonęły 52 osoby. W lipcu utonięć odnotowano już znacznie więcej, 83. Tylko przez 5 dni sierpnia utonęło 7 kolejnych. Statystyki są zatrważające i nie pozostawiają złudzeń, dlatego policja stale apeluje do wszystkich turystów, spędzających czas nad wodą. Apelujemy o unikanie niestrzeżonych kąpielisk i miejsc, które nie są przeznaczone do kąpieli. Analiza utonięć wskazuje, że to tam najczęściej dochodzi do tragedii. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych podopiecznych, podkreślają mundurowi. Do końca wakacji pozostał niecały miesiąc. Dbajmy o siebie, nie podejmujmy ryzykownych zachowań, aby wrócić z wakacji tylko z dobrymi wspomnieniami, nie tylko na zdjęciach, czytamy. Do kolejnych tragedii dochodziło również w ciągu ostatniej doby. Z jeziora Nickiego ratownicy wyłowili ciało mężczyzny. Pojawił się kolejny pilny apel służb. Tragedia na Mazurach. Z wody wyłowiono ciało mężczyzny. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekazało w mediach społecznościowych chwilę przed północą tragiczny komunikat. O godzinie 20:25 do CKRW w Giżycku z numeru alarmowego 112 wpłynęło zgłoszenie o osobie, która zniknęła pod wodą na niestrzeżonej plaży w miejscowości Ruciane Nida. Na miejsce została zadysponowana nasza jednostka z płetwonurkiem na pokładzie, czytamy. Jak poinformowały mazurskie służby, po około 5 minutach płetwonurek odnalazł pod wodą poszukiwanego mężczyznę. Natychmiast przystąpiono do reanimacji, jednak pomimo bardzo szybkiej reakcji i działań, życia mężczyzny nie udało się uratować. Jest to kolejna osoba, która straciła życie w wodzie tym sezonie. Po raz kolejny apelujemy o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Tragedia na Podlasiu. Utonął 21-latek. Do tragedii nad wodą doszło również w ten weekend w sobotę pomiędzy miejscowościami Starowlany i Popławce, gmina Kuźnica. Późnym popołudniem służby otrzymały zgłoszenie o zaginięciu młodego mężczyzny, który zniknął pod wodą. 21-latek postanowił skorzystać z dzikiego kąpieliska. Wkrótce nurkowie odnaleźli jego ciało. Życia młodego mężczyzny pomimo reanimacji nie udało się uratować. To kolejna młoda ofiara utonięcia podczas trwających wakacji.